Cześć, siemanko, ja jestem Kolabo i na samym wstępie chciałbym Wam podziękować za 8000 subskrypcji na kanale. Fajna liczba już, fajnie się dzieje. I z tej okazji kupiłem coś, na co troszeczkę wydałem pieniążków. Nie powiem, co pokażę Wam za chwilę, ale jeszcze na samym początku chciałbym, żebyście zostawili łapeczkę w górę. Jeśli zostawicie 100 łapeczek w górę pod tym odcinkiem, to pojawi się od razu kolejny odcinek, w którym pojeździmy sobie Leonem tak z głowy, taki odcinek Drive Po, który obiecałem. 100 łapeczek w górę. Sami decydujecie, kiedy to ma się pojawić. Czy od razu na przykład dzień po, czy tydzień po, przykładowo. Czy w ogóle nie wbijecie i się nie pojawi. Jak tam chcecie. W ogóle Wam teraz pokażę, szybko patrzcie. Zobaczcie, całe auto w paczkach, które musimy otworzyć. I sobie otworzymy to teraz, może nawet. Dobra, otwórzmy te paczuszki. Swoją drogą w dzisiejszym odcinku też jestem bez operatora. Pierwsza paczka. Zobaczcie, ile choinek. No łącznie chyba 15. O. To jest pierwsza paczka, zapas, ponieważ jedna kosztowała 3,70 tam już skąd zamawiałem. A tak to kosztują po 6 zł, na przykład w Brico czy gdzieś. Dobra, przydałby się jakiś nóż do tych paczuszek. To sobie otworzymy, bo jak widzicie, nie taki tępy nóż. No i mamy kolejną paczuszkę, którą prawdopodobnie za chwilę założę. Wycieraczki Boscha. Jedna i druga. Dwie naprzód. I mamy kolejną paczuszkę. A tą paczuszką jest 3, 2 razy tablica na zloty S2 Atan. Do Leona myślę, że będzie pasować idealnie. Halo. O, teraz jest idealnie. Kolejna paczuszka, nakrętki na wentyle 8. Ciekawa sprawa, ostatnio wydałem ponad 100, bo zapiekły mi się moje nakrętki aluminiowe na wentyle. Znaczy były takie, jak już kupiłem, i się zapiekły i nie dało się odkręcić, po prostu od nowa trzeba było wentyle zakładać, trzeba było ciąć. I jeszcze 3 szpilki przy okazji, bo zauważyłem, że po feldze, w 3 felgach nie było jednej szpilki. No wiecie, no tam jest 5 szpilek, tej jednej jak brakuje, to nic się nie stanie raczej, ale wolę mieć wszystkie 5, więc ten i za szpilki dałem dychę, 3 chyba szpilki. I taka większa paczka trochę, tadam, mamy rekinka. Na dach nitro. Taki malutki bryloczek akurat się przyda. Tu taka pierdoła, kluczyki na, jak macie na przykład, to już nie będę otwierał, jak macie na przykład kierunkowskazy w błotnikach i chcecie sobie otworzyć, to wtedy lepiej nie drapiecie palcami, tylko takim kluczykiem. Wycieraczka od Audia 38P, taka cała zabudowana. I pióro. Nawet jeśli będzie krótsze trochę od tego, co jest w Leonie, to to czy podejdzie pod Leona. Ta śruba. Jeśli podejdzie, to nie będzie problemu. Mam nadzieję, musi podejść. Oby. Dobra, koniec końców prezentuje się to wszystko tak. Tutaj mamy jeszcze dokładkę na przód oraz dyfuzor na tył od Gruby Garage. Tutaj jeszcze jest taka taśma, wkręty, wiadomo. No i tak, za to dałem 190 zł, jak możecie zauważyć, 191 dokładnie. Teraz tak, tutaj za to wszystko, blacha, 3 dychy, bo jedna tylko na tył, lub na przód, jeszcze zobaczę. Te wycieraczki, no znaczy pióra, 4 dyszki chyba z Boscha, to niedużo mi się wydaje na przód. 18 wentyle, choinki ze 3 dychy chyba, jeśli dobrze kojarzę. Wycieraczka z piórem, tył Audia 3, chyba 3 dyszki, czy 25 chyba, coś takiego, więc też niedużo. Rekinki, jeden do operatora, bo chiał. 19 zł chyba jeden, czyli 30 coś. Tutaj to był gratis, 2 ładowarki. No to butelka mała nitro, to 14 zł takie gówienko. Sprawa jest taka, że pióro od Leona jest na pewno dłuższe, łapie większy zasięg.
ściągacie sobie ten plastik, montujecie wycieraczkę. Dopierdalacie ile można. I teraz tak, to wam musi dobrze wszystko wejść w te zaczepy. O! No dobra. Dobra, teraz zabieram się za wycieraczki z przodu. Swoją drogą w ogóle nie sprawdzałem tego wcześniej, ale poprzednie też były Boscha, tylko że no trochę już wyjechane. Jak ktoś nigdy nie wymieniał, no to nie jest jakieś trudne. Po prostu tutaj ten plastik trzeba, on jest wszczepiany. Wyciskacie, no na siłę musicie wycisnąć z tego metalu. O tutaj, w tym miejscu. Dobra, i elegancko zamontowane, tylko że przez to, że ona jest ciutkę dłuższa, to tutaj praktycznie jest na równo z tym. Nie wiem, jak to będzie działać, więc sprawdźmy po prostu, jak to będzie. Nie blokują się o siebie? No nie. A jak tutaj to wygląda? No dobra. Nie będę zakręcał do końca, bo ja wiem, co się może stać, jak zakręcę do końca. I tak nawet do końca nie wchodzi. A nie, jeszcze wchodzi trochę. Trzyma się, odkręca się, odkręca. Ósemeczka, elegancko. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Jeszcze za chwilę pokażę wam z bliska wszystko. Tak wygląda ósemeczka. Ładnie, fajnie to wygląda. Rekinka założymy sobie już jutro, bo dzisiaj moje ręce wyglądają następująco. No i w środę jeszcze będę zakładał. Już wam teraz zdradzę, zegary po prostu. Ale to już w kolejnym odcinku, nie dzisiaj. No i przechodzimy do głównej części filmu. Jeszcze raz chciałbym wam podziękować za to 8000 subskrypcji. Jest to już dla mnie fajna liczba. Przez 76 filmów wbiliśmy ponad 350 tysięcy wyświetleń, więc troszeczkę to jest. Widać, że statystyki teraz idą do góry ostatnimi czasy. Cieszy mnie to. Mam nadzieję, że zdobędziemy tą liczbę, którą taką zawsze marzyłem, o tym 10 tysięcy. I potem już pójdziemy, myślę, że z górki. No ale teraz jesteśmy na 8 i naprawdę fajna, okrągła liczba. No i co? Kupiłem, zainwestowałem. Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepsza jakość i że statystyki by nam jeszcze lepiej szły do góry dzięki temu. I też jest fajne, fajne są pomysły na odcinki. Teraz będą zloty, zaczyna się sezon, więc na pewno jest sporo możliwości, ale też ja mam więcej możliwości do nagrywania. Wiecie, jak to jest. Więc będą ciekawsze na pewno materiały, choć teraz aktualnie też nie są takie aż złe. Sam czasem obejrzę. No to dobra. Więc i tak. Uwaga, uwaga, uwaga. Tą inwestycją, o której mówiłem, jest... Tadam! Panasonic Lumix G7. Możliwość nagrywania w 4K. Zdjęcia podobno nie są jakieś rewelacyjne, bo on ma 16 megapikseli rozdzielczości. Ale... nagrania w 4K. Ja osobiście chyba będę nagrywał w 4K, a renderował do 1080p lub 2100 coś tam p i wtedy będzie jeszcze lepsza jakość. Otwórzmy sobie to wszystko, bo mam tutaj już go rozpakowanego. Pokażę wam, jak on tu wygląda. Jest on w szarym body, czyli w tym teoretycznie lepszym, droższym, nie lepszym, droższym po prostu. Tak on się prezentuje, samo body. O. Tutaj będę musiał ten pasek, bo mam na niego pasek. O tutaj. Co za chwilę sobie będziemy mogli zapiąć. Obiektyw. Jeden obiektyw 14-42, tak? Jeśli się nie mylę, 14-42 albo 14-42. Ten taki zwykły. A drugi obiektyw, jest jeszcze drugi obiektyw, co dzięki czemu jest troszeczkę droższy był. 14. No i jest drugi też obiektyw, 45-150 ogniskową ma. I on jest troszeczkę, jak widzicie, dłuższy. I on też ma tą taką zaślepkę na światło. No i co, to na razie sobie ten złożymy aparacik. Pyk. Pyk jeden, tutaj
skręcamy. No z tym wiecie, no jeśli jest na przykład duże naprawdę światło, to z tym można nagrywać, ale tak to nam jest niepotrzebne zbytnio. Dobra, teraz tak, to odkręcamy. Gdzie jest kropeczka, żeby kropeczka do kropeczki, żeby nie spieprzyć, kropeczka do kropeczki, przekręcamy, pyk, włączamy sobie on. Tutaj sobie wyciągamy ekranik, możemy nagrywać w tam lub też go obrócić i wtedy sobie, o, i to będzie idealne, bo mogę na przykład nagrywać tak, że siebie widzę, no jest pięknie. Teraz może podejdę tam, z tamtej strony, to wtedy będzie lepiej. Teraz widzicie, że jest krzywo. Jak macie zieloną linię, to znaczy, że jest na prosto aparacik. Tutaj możemy sobie przekręcać i wtedy wiadomo. Mamy też takie coś, że... No i co na przykład? Akurat teraz nie mam karty, za chwilę sobie włożymy, ale automatycznie jak schowamy ekran, to widzimy tutaj, o. I elegancko tak się prezentuje aparacik. O. Tutaj mamy wejście na mikrofon, co mnie cieszy, bo mikrofon będę też dokupował. Tutaj mamy wejście na lampę. Tutaj wkręcamy też pewną rzecz. Co mam tutaj? O, karta. Za chwilę włożymy. Tutaj mamy wejście na HDMI. No i elegancko. Właśnie taki aparat chciałem. Taki mi się marzył. Pamiętam, jeśli mnie długo oglądacie, kiedyś miałem Canona. Tutaj mamy kilka trybów też. O tutaj. Tak, tutaj mamy w ogóle jeszcze tryby autofokusa. O tutaj. Przełączamy sobie na tryby autofokusa. Ja osobiście... No wiadomo, najlepiej jest na manualnym nagrywać, ale większość osób nagrywa na auto. Na autofokusie. Więcej łapie. Nagrania, no wiadomo, teraz dzisiaj już w tym odcinku nie będę wam pokazywał nagrań, ale myślę, że... No już kolejny odcinek nie, bo kolejny odcinek miał być tym drive-pow, a aparatem nie nagram z głowy. Ale już myślę, że kolejne odcinki będą aparatem. I teraz to mi daje... Jeszcze więcej możliwości, wyłączmy go sobie. To mi daje dużo większe możliwości, bo mam gitarę z gimbala, mam telefon z gimbalem, mam aparat z dodatkową rzeczą, z którą wam nie pokazywałem i bym zapomniał. Halo, gdzie to jest? Gdzieś to leżało tu. Czekajcie, bo... A! No i wiadomo, ładowarka jest do tego aparatu. Tutaj mam kartę 32, ale to jeszcze moja stara z Canona, a to sobie włożymy później. Ważna rzecz, którą bym wam nie pokazał, a też kupiłem do tego aparatu od razu. Uwaga, uwaga. Czekajcie. To jest Flycam. Tylko, że powiem wam tak. Muszę się nauczyć tego, bo tak szczerze to jest ciężko. Nie no, czekajcie. Dobra, bo jeszcze nie do końca go ogarniam, ale coś na tej zasadzie. Tutaj wkręcamy aparat, no i potem wyważamy sobie go tutaj z tam ciężarki. O. I na takiej zasadzie sobie go potem chodzimy, nie wiecie o co chodzi. Dobra, ja to ogarnę później, bo teraz to jest za dużo. A po drugie, teraz przyjedziemy sobie na Konin, coś tam ponagrywamy, jeszcze jakieś akcje. Zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Spotykamy się z takim ziomeczkiem, który ma naprawdę fajne Toledo, Seacika. I ten. Widzimy się później. Zobaczcie, śnieg jest. Kurwa. To się nazywa gleba. Odpalę. O, Fela BMW.